Witamy, jesteśmy Bugali KSW19, z nami Łukasz Juras-Jurkowski, witamy. Witam. Przede wszystkim pierwsze wrażenia twoje po tej gali. No gala, myślę, że jedna z najlepszych na pewno, bo fight card, który widzieliśmy przed galą, tak, zapowiadał wielkie emocje, że tu się naprawdę wiele wydarzy, fajne nazwiska, oczywiście pomijając Boba Sapa, tak, tu abstrahuję absolutnie od tej ostatniej walki, że tu będzie się działo, nie? Ale konsekwentnie z walki na walkę i z tym momentem kulminacyjnym w postaci walki Materli z James Silvą, wiesz, no to są emocje, które, wiesz, ja tu mówię, wiesz, często pytam o tą walkę teraz, że mnie zatkało po raz pierwszy pracując jako komentator. Absolutnie pogubiłem się w moim komentarzu, absolutnie nie wiedziałem, co powiedzieć, wiesz, bo moje oczy widziały, a głowa już przestała myśleć i coś jest niesamowitego, nie, wiesz, no dla takich chwil warto interesować się tym sportem, bo mega udana gala i to nie jest ostatnie słowo i Materli, i Mameda, no można komplementować. Kto oglądał tą galę w telewizji, to niech posłucha komentarza właśnie, bo mam wrażenie, że komplementując Mameda, wymyślając kolejne przymiotniki, niejako go gloryfikując, wymyśliliśmy, że coś jest mamedowate, tak? Jako kolejne słowo określającego to, co robi on w ringu. Nie? I cieszy nas niewątpliwie deklaracja, że chce podbijać amerykański rynek. On jest gotowy na to i to nie jest tak, że ta przygoda zakończy się po jednej, dwóch walkach. No właśnie, powiedziałem tutaj znajomym z redakcji, że walka Michała Materli może zostać walką najlepszą na KSW. Mamet prawdopodobnie najlepiej zakończy, a walka Pudzianowskiego z Bobem może być największą żenadą tej gali. Jak to ocenisz? Czyli wiesz, no, żenada to akurat, wiesz, grube słowo, no bo nie oszukujmy się, reakcja publiczności tutaj zgromadzonej na hali absolutnie pokazała, że to nie jest etap, kiedy Mariusz Pudzianowski ma dostawać worek po ziemniakach rzucany do ringu, aby go oklepać. Ludzie nie są głupi, ludzie rozumieją ten sport, ludzie znają wartość Boba Sapa i oczywiście kilka ładnych osób przed telewizorami może się na to nabrać, na wielką legendę Boba Sapa, ale publiczność dzisiaj zdała egzamin z MMA, z wiedzą MMA, z jarania się, tak kolokwialnie mówiąc, tym sportem, nie? I wiesz, Mariusz wygrał, sam Mariusz nie był zadowolony z tego, że ta walka potoczyła się tak szybko, chociaż zakładał, wszyscy zakładali, tak, że tak się skończy, to przed nim, wiesz, myślę, że troszeczkę trudniejsze wyzwania, ta walka na taki powrót, na zwycięstwo i w zasadzie tyle, nie? Poziom decybeli, kiedy wychodził Mamet do ringu, a kiedy wychodził Mariusz Pudzianowski, odpowiedział, w którą stronę MMA w Polsce poszło, tak? I poszło zdecydowanie w stronę sportu, a nie show. Jak ocenisz ten cios nokautujący Mameda? Nie ma słów, no. Mistrzostwo świata, no. Mistrzostwo świata i to nie jest ostatnie mistrzostwo świata w wykonaniu Khalidowa. Mieliśmy piękny comeback Michała Materli, no już ja myślałem, że już ta walka się skończy niedługo. Wszyscy tak myśleli, no wszyscy, ja z Andrzejem komentując tę walkę spojrzeliśmy się na siebie i brakowało, jakbym chodził do kościoła, to mi się przeżegnał, naprawdę, a to co się stało dalej, to jest coś, co wykracza poza ramy no, nawet tego sportu, no bo takie rzeczy, powiedzmy sobie szczerze, może się dzieją, ale niezwykle rzadko. Jak ocenisz walkę kobiet? Szybko, wiesz, szybko, Paulina Suska dała się złapać w tą Kessę Gatanę z tą ręką i ja już widziałem tą rękę, że ona jest dosyć dobrze złapana i Marta na początku chciała wygrać przez TKO, bijąc konsekwentnie z tej Kessę Gatanę tą prawą ręką, ale zobaczyła, że można z tego pociągnąć dźwignię, którą tak naprawdę w judo uczysz się na jakimś tam początkowym poziomie, wiesz, to jest technika, którą ciężko, no, jak ktoś już wie, o co chodzi, przespać, nie, a tutaj po prostu zbieg okoliczności, bo ja wiem, że Paulina to jest naprawdę dobra zawodniczka, dzisiaj po prostu nie poszło, a Marta myślę, że zalicza udany debiut, bo jako rewelacyjna strajkerka wygrywa debiut przez poddanie, także to może być ciekawa postać w kobiecym MMA, które mam nadzieję, że będzie w Polsce dosyć popularne. Jak ocenisz walkę numer 1, Borys Mańkowski, Marcin Naruszka, czy z tego się spodziewałeś? Wiesz co, tak, spodziewałem się wyrównanego starcia. Wyrównane nie było, bo mam wrażenie, że to zresztą troszeczkę też z Marcinem rozmawialiśmy o tym wcześniej, że to jest duży event, wiesz, tu jest 13 tysięcy osób, światła, to jest świadomość kilku milionów widzów przed telewizorami i pomimo tego, że wychodzi z rekordem 10-0, to nic nie znaczy, bo jak wyjdziesz na ten catwalk, wiesz, i zobaczysz to wszystko, to całe twoje doświadczenie z mniejszych gal może naprawdę wziąć łeb, nie? Borys już to czuł, więc on wychodził troszeczkę z mniejszym poziomem stresu i faktycznie w pierwszej rundzie przespał absolutnie, myślę, że tylko i wyłącznie przez stres, bo umiejętności Naruszka posiada naprawdę wielkie. W drugiej próbował odrabiać, ale Borys jest nie do zatrzymania. To jest taka walka, ja myślę tak, wszyscy liczyli, że ona będzie niezwykle efektowna. Ona była dobra, o wysokim poziomie sportowym, ale chyba nie aż tak, jak wszyscy zakładali, tak?
otwarcie gali znakomite. I oczywiście, wiesz, i Borys, i Naruszka będą jeszcze walczyć w KSW, bo warto mieć takie firmy, wiesz, na kontrakcie. Może porównajmy galę KSW 19 do gali MMA Atak, którą oceniasz jako lepszą? Nie będę... Pod względem emocji KSW 19, tak? Pod względem kunsztu grapplerskiego MMA Atak, tak? To są dwie absolutnie różne gale, skierowane troszeczkę też do różnych widzów. Wiesz, inny target, tu mamy show, wiesz, fajerwerki, mega otwarcie, pompa. To jest nasz polski pride, tak? MMA Atak to jest nasze polski UFC. Wejście, wyjście, wejście, walka, wyjście, nie? I ta jedna, IM Atak i KSW mają swoich fanów, mają swoich przeciwników. I dobrze, nie? Bo konkurencja napędza ten rynek. My i wy, wiesz, jaramy się tym, że macie tyle teraz roboty, co dwa tygodnie jesteście na dużym evencie, a będzie tego jeszcze więcej. A jakbyś miał porównać te dwie walki, które przyciągały kibiców, Mariusz Podzianowski, Bob Saab kontra Robert Brunejka, Marcin Najman. Wiesz, no, walka Pudziana z Bobem Sapem, wynik był znany z góry, a walka Burnejki z Najmanem, wiesz, no, walka Burnejki i jego przeciwnika, to jest inny też wymiar emocji, bo tam Burnejka był skazywany na pożarcie, tak, a nagle wychodzi hardkorowy koksu, 5 minut, wiesz, lata z kolanem, front kickiem, wiesz, gania go po tej klatce i nagle ludzie mówią, wait, what the fuck, jest szansa, że Burnejka tą walkę wygrywa, tak, po czym zaczyna się druga runda i wygrywa walkę, którą, no nikt nie zakłada, że on może to wygrać, tak, nie oszukujmy się, no człowiek, który, a tak naprawdę jest, to nie jest żaden fake, że on do tej walki mówił, że nie trenuje, on nie trenował, bo ja rozmawiałem z jego menadżerem na takiej prywatnej rozmowie i on mówi, faktycznie, no wiesz, oni chcieli go namówić, żeby Burnejka poszedł, wiesz, i trenował jakimś dziwem, a tym bardziej, że Vegas ma tyle możliwości, a on nie, spokojnie, wiesz, to jednorazowa przygoda, to sobie całkowicie to olał. Coś niesamowitego, no pod względem emocji nieporównywalne, wiesz. Tutaj wiadomo było, że Pudzian wygra. Tam mogło pójść to w różne strony. Show, które zrobił hardkorowy koksu, myślę, że jest nie do przebicia pod względem freak fightów w ogóle w Polsce ever. Dobrze, Łukasz, dzięki za wywiad. Dziękuję bardzo.